Za prawie 100 milionów złotych wielki piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej zostanie zrewitalizowany. Inwestycja rozpocznie się pod koniec bieżącego roku. Piec funkcjonował od roku 1968 do 2005. Teraz zostanie zamieniony w miejsce rekreacyjne, a jego głównym punktem będzie wieża z platformą widokową. Karolina Komada. Konstrukcja nieczynnego dziś wielkiego pieca Huty Pokój to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów industrialnych w Rudzie Śląskiej. Docelowo ma być jednym z najbardziej charakterystycznych na turystycznej mapie miasta. To ma stworzyć kolejny punkt na tej trasie przemarszu, spaceru mieszkańców nie tylko Nowego Bytomia, ale tych, którzy będą chcieli przyjechać i go zobaczyć. Więc to jest kolejny taki ważny punkt, no i punkt widokowy, tak, który oddany do użytkowania no będzie mógł dać te wrażenia, co tu w pobliżu się znajduje. Nie tylko kwestia Rudy Śląskiej, ale widać wszystkie inne miasta. Oprócz tarasu widokowego projekt przewiduje adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne i strefę wypoczynkową z kawiarnią. Obok ma powstać plac zabaw nawiązujący do tradycji hutniczej. Inwestycja zostanie dofinansowana z Unii Europejskiej w wysokości 76 milionów złotych. Całość ma kosztować około 95 milionów złotych. Mnie to bardzo cieszy, że tutaj wielki piec, który będzie przyciągał blisko autostrady, drogi krajowej, drogi ekspresowej, ale z drugiej strony można szybko dojechać, można szybko wyjechać i zmierzyć się z tym, zobaczyć, co było piękne, a z drugiej strony będzie cieszyło, nie popadnie w ruinę. Wielki piec powstał w 1968 roku i funkcjonował do 2005 roku. 7 lat później został wpisany do rejestru zabytków. Ten obiekt nie powstał w miejscu, w którym stoi, a waży 1700 ton, więc powstał 19 metrów od miejsca, w którym stoi, mniej więcej tu, gdzie my teraz stoimy, i został przeciągnięty na linach do miejsca docelowego. Dzięki temu ta operacja budowy trwała tylko 105 dni, zamiast około 1,5 roku. Prace przy Wielkim Piecu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2026 roku.